Idealne miasto przyszłości to miasto, które jest w stanie wykorzystać wszystkie swoje zasoby w sposób jak najbardziej efektywny. Jeffrey West opracował taką metodologię, która pokazuje, że im większe miasto, tym więcej jest w stanie wydobyć ze swoich zasobów dzięki efektowi sieci. Dzisiaj miasta nie walczą już o zasoby naturalne, o surowce, ale walczą przede wszystkim o ludzi. Więc tym najważniejszą siecią, która jest budowana w każdym mieście, są ludzie. De facto miasta, które dzisiaj tracą kontakt bezpośrednio z ludźmi lub też tracą możliwość przyciągania ich do siebie, są miastami, które w jakiś sposób przestają się rozwijać. I to dlatego tym kluczowym elementem, który będzie ważył na najbliższych kilkunastu latach, jest to, ile w tym wyścigu metropolizacji, urbanizacji wygra każde z miast, zakładając, że cały świat będzie się dzisiaj urbanizował i metropolizował. Większość mieszkańców będzie dzisiaj uciekała właśnie do miast. W strukturze taki klasyczny podział społeczny, który nazywa się 1-9-90. 1% osób to są osoby, które są w mieście aktywne, które chcą o tym mieście decydować, które mają poczucie pewnej misji albo poczucie konieczności dokonywania zmian. 9% to jest najczęściej ta część społeczna, która komentuje te uwagi, jest aktywnie zaangażowana w to, żeby wspierać je lub krytykować. Natomiast 90% to są te osoby, które są obojętne. I tak naprawdę każda z tych grup jest ważna dla miast. Miasto powinno dawać narzędzia tym osobom, które są aktywne, dawać im narzędzia w postaci, tak jak w Warszawie, inicjatywy lokalnej czy budżetu partycypacyjnego, tym 9% dawać pole do dialogu, do rozmowy, pole do włączania ich w pewną rozmowę, a tym 90% dawać komfort życia, czy jakość życia, która powinna być stale podnoszona. Ale pamiętajmy o tym, że na koniec dnia nie można mieć takiego złudnego poczucia, że to 1% decyduje o życiu całego miasta. Czyli ciężka rola prezydenta każdego z miast jest taka, żeby umiejętnie wyważyć wszystkie interesy, które dzisiaj żyją w naszych miastach.